Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wyjechałam na nasze pola zobaczyć, jak tutaj wygląda sytuacja. Za mną przepiękne niebo. Słoneczko teraz już właśnie zaczyna się chylić ku zachodowi, przebija przez chmury, tworząc taką delikatną, złotą poświatę. Na polach, jak widzicie, jest woda. Woda opadowa z deszczów, także prędko na te pola się niestety w tym roku nie wejdzie. Sytuacja, jaka jest na polu i na polach w całym kraju, to każdy widzi. I tutaj z naturą nie wygramy. Ona decyduje, jesteśmy od niej bardzo uzależnieni. I tak jak tutaj woda weszła, to i zejdzie. Najwyżej później wyjdziemy w pole siać. Ale sytuacja, jaka jest teraz w kraju, też każdy widzi. I no, nie napawa to wszystko optymizmem. Idzie to coraz dalej, zatacza coraz szersze kręgi. Chłopi w całej Europie mają już po prostu tego wszystkiego serdecznie dość. I tutaj po ostatnich dniach, gdzie słyszymy coraz to nowe fakty, wszystko wypływa na światło dzienne, dziwi mnie jedna rzecz. Ludzie mówią stop, ludzie mówią dość napływowi niedobrej, taniej żywności. A ta żywność idzie dalej. Idzie wagonami, idzie tirami. Mówi się, że wagony nie idą. A idą. Ludzie nagrywają, idą całe składy. O co tutaj chodzi? Co tutaj jest grane? Mówi się, że nie mogą zajrzeć, nie mogą skontrolować, nie mogą zrobić badań tego zboża. Zboża rzekomo technicznego, a jak się okazuje, spożywczego. Jak to nie można zrobić badań? Jak nie można pobrać próbek? Przecież my, rolnicy, sprzedajemy zboże. Ja osobiście również z mężem sprzedawaliśmy w tamtym roku, po ubiegłe lata, zboża i nie ma czegoś takiego, że nie ma badań. Pierwsze co? Musimy zawieźć próbkę zboża do zbadania. Jest badana gęstość, jest badany ciężar, badana wilgotność, badanie zaśmiecenie. Dopiero na tej podstawie, na podstawie badań jest ustalana jakaś cena, bo cena jest umowna. Można tam na podstawie badania danego zboża 10-20 zł wynegocjować więcej do tony. Ale są badania, to jest podstawa, bo inaczej nikt tego zboża nie skupi. Dlaczego tutaj tych badań nie ma i mówi się, że nie można zrobić badań? Nie rozumiem, jak można nie skontrolować, nie móc skontrolować towaru, który wjeżdża do naszego polskiego kraju, który później trafia do naszych polskich sklepów, a w efekcie końcowym na nasze polskie stoły i do naszych żołądków. Jak można tego nie skontrolować, co idzie do kraju i w jakim to jest stanie? A świnie nasze można było kontrolować? Wymyślać ASF? Wybijać całe stada świń? Przecież głośne to było kilka lat temu. Wybijali stada świń, bo znaleźli dwa dziki martwe. I w promieniu zakładano strefy, wybijano świnie. Przecież każdy rolnik musi spełnić wymogi sanitarne. Zmienia obuwie. Żaden chłop nie pozwoli sobie na stratę zwierząt. Żaden. I my też mamy inne obuwie, które się wchodzi do obory. Inne obuwie jest przeznaczone do wyjścia, nie wiem, w las, gdziekolwiek. Przecież nikt świadomie nie wniesie sobie choroby. I tutaj można było skontrolować, można było wybić chłopom trzodę, można było ptasią grypę wymyślić, wylikwidować całe kurniki, a tutaj nie można skontrolować, co idzie do naszego kraju? Ja tego po prostu nie pojmuję, ja tego nie rozumiem. Czy to było celowe działanie do przygotowania gruntu, podświadome sprowadzanie tego, co teraz się sprowadza? Okazuje się, że do naszego kraju nie idzie już tylko zboże, kukurydza, rzepak. Idzie wszystko. Potem dziwimy się, skąd mamy promocję. Lecimy, bo tu rzucili olej na promocji, tu rzucili mąkę babuni na promocji, tam rzucili jakąś margarynę, tutaj rzucili mleczko na promocji. No mamy promocję, właśnie. Dlatego jest tanio.
bo nie jest to nasze. To są promocje właśnie tych produktów nieprzebadanych, niekontrolowanych i nie wiadomo tak naprawdę jakiego pochodzenia. Co my w ogóle jemy? Co my w ogóle wiemy o tej żywności? Chyba tak naprawdę już nic. Czy w ogóle ktoś coś wie, co to w ogóle trafia do nas? Wy nie musicie nam dawać. Wystarczy tylko, żebyście nam nie zabierali. Żebyście dali nam godnie, spokojnie żyć. Bez całych tych nakazów, wymyśleń, obostrzeń. Kto wymyśla te ustawy? Kto nakłada te dyrektywy? To ja po prostu nie wiem. Na pewno nie są to ludzie związani z rolnictwem, bo tak naprawdę, słuchając tych wypowiedzi, słuchając tych ustaw, to co nam się funduje, to ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia o ziemi. Jak na niej pracować, jak ją uprawiać i jak trzeba ją szanować. My tą ziemię kochamy, my ją miłujemy. Każdego dnia spoglądamy w niebo, jaka będzie pogoda. Co nam ześle los? Czy będziemy mogli wyjść w pole? Czy będziemy czekać, bo mamy wodę? Czy zbierzemy zboże? Czy zbierze to zboże natura? Każdego dnia walczymy, jesteśmy uzależnieni od natury i godzimy się z tym. Szanujemy wolę natury. Ale dlaczego rzuca nam się jeszcze kłody pod nogi? Dlaczego nas się wykańcza? Dlaczego nie możemy swoich produktów sprzedać w swoim kraju? Jak to się odbywa? Bardzo prosto. Nasze zboże skupują Niemcy, a do nas trafia zboże z Ukrainy. I teraz tak logicznie pogłówkujcie. Dlaczego Niemcy skupują nasze zboże? Tak chętnie biorą każdą ilość. Dlaczego? Bo jest dobre. Niemiec nie będzie jadł byle czego. Nasze zboże jedzie za granicę. Do Niemiec. A do nas przyjeżdża stamtąd byle co. Bo Polak łyknie wszystko. Polak zje wszystko. To tak ma być? Wykończono stoczniowców. Wykończono górników. I teraz co? Przyszła kolej na nas rolników? A po nas co? Kolejni będą, tak? Ursus padł. Nasz piękny polski Ursus, który przeszedł badania na arabskich pustyniach. Był taki czas, że Arabowie chcieli zakupić ciągniki i robili testy ciągników. I co się okazało? Nasze polskie Ursusy zdały najlepiej egzamin. No ale niestety do sfinalizowania nie doszło, bo byliśmy zacieńcy w uszach. Wygrał ktoś inny. Zajechano już praktycznie wszystko. Dzisiaj słyszę, że już zwalniani są w miastach pracownicy z większych firm. Co będzie dalej? Dzisiaj kolejna wypowiedź, która tak naprawdę dobija chyba każdego. Wypowiedź, która brzmi, że zboże będzie nadal do nas jechało. Będzie wpuszczane i przyjmowane. Zobaczcie za mną, ile tutaj jest pól. Ile tutaj jest łąk. To wszystko jest nasze, gotowe, aby rodzić. To pole czeka, żeby na nim zasiać. Co my tutaj będziemy siać? Tak jak słyszę wypowiedź jednej rolniczki na Facebooku, nasionka nadziei? Nie po to, że może z nadzieją dostaniemy lepszą cenę, tylko z nadzieją, że ktoś to kupi? Dziękuję tutaj w tym momencie z naszych pól wszystkim, którzy nas wspierają, wszystkim, którzy popierają nas, rolników, i są z nami. Dziękuję wszystkim ludziom i tutaj tak naprawdę nie ma podziału na miasto i wieś, bo wszyscy jesteśmy Polakami. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, jemy ten sam chleb, oddychamy tym samym powietrzem. Jesteśmy takimi samymi ludźmi. Dzisiaj my, jutro wy. A co będzie z naszymi dziećmi? Jaki ich czeka los? Jestem chłopką, rolniczką, jak zwał, tak zwał, ale jestem Polką.
I dzisiaj, patrząc na tą jedność, na to braterstwo miasta i wsi, jestem dumna, że jestem Polką. Jestem dumna, że uprawiam pola i że na moich polach rośnie zdrowa żywność. Wolna od chemii, wolna od sztuczności. Jest uprawiana naszymi rękoma na naturalnych nawozach, na oborniku, na kompoście. Praca jest ciężka i tutaj nie będę owijać, nie będę koloryzować. Są dni, że płaczemy z mężem, nie dajemy rady. Bolą nas plecy, bolą nas nogi. Często słońce już nam odbiera dech. Są dni, że nie mamy po prostu już nawet siły wstać z łóżka i iść do pracy, iść do obrządku, wyjechać w pole. Są dni zwątpienia, dziwnych myśli, natłoku różnych spraw, gdzie zdaje się, że już z tego nie wyjdziemy. A jednak patrząc na te pola, które tutaj są, wychodzimy z nadzieją, z wiarą, z dumą, że możemy produkować dobrą żywność. I dzisiaj chce nam się to odebrać, podciąć całkiem skrzydła. Trzeba bardzo dużej woli, aby to wszystko zakończyło się jak najlepiej i jak najprędzej. Żebyśmy mogli wrócić do pracy i godnie pracować, żeby wszyscy ludzie w tym kraju mogli jeść dobrą, zdrową, polską żywność, mogli pracować w swoich małych przedsiębiorstwach, małych firmach, prowadzić swoje interesy, godnie przejść na godne emerytury, nie głodowe stawki. Nie patrzeć w portfel, przeliczając, czy kupić sobie bochenek chleba, czy opłacić światło. Bo niestety do tego doszło. Ludzi jest coraz mniej stać. Po ciężkich latach pracy mają głodowe emerytury. Tak być nie powinno. Mam nadzieję, że przyjdzie opamiętanie i zadba się o nas, Polaków, tak, jak powinno się zadbać. Życzę wam, kochani, nam wszystkim życzę opanowania, przede wszystkim opanowania, nie ubliżania sobie nawzajem, ani komukolwiek. Nie wolno nikomu ubliżać, ale swoje zdanie, swoje stanowisko trzeba twardo powiedzieć i pokazać. Tutaj już po prostu żarty się skończyły i trzeba o swoje walczyć i jasno i głośno powiedzieć dość. Dość, dość i jeszcze raz dość. Życzę wam, kochani, nam wszystkim życzę dużo Bożej opatrzności, miłosierdzia Bożego i jedynie tylko można powiedzieć: Boże, ulituj się nad nami wszystkimi i dopomóż nam. Trzymajcie się. Do następnego.